Cześć kurczaki, z tej strony Kurkoko. Witajcie dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ jesteśmy na podwórku, co chyba zresztą widać. Zrobiło się ładnie, więc wszyscy chcemy zadbać o swoją skórę dodatkowo i jakoś ją ekstra odżywić po jakby nie patrzeć ciężkiej zimie. Chyba powiedziałam dwa razy jakby, nieważne. Ważne jest to, co będziemy teraz robić, a mianowicie będziemy robić takie domowe spa. Historia z moim domowym spa jest dosyć prosta, ponieważ poszłam do sklepu, chciałam kupić sobie kulę do kąpieli, ale co ty, Wojtek, robisz? Ale okazało się, że są po prostu nie dość, że drogie, ale jeszcze w składzie miały rzeczy, które mi nie odpowiadały, więc zaczęłam grzebać w internecie, znalazłam masę przepisów, pokombinowałam z nimi i stworzyłam swój własny, z którym chcę się tutaj z wami podzielić. Podobnie było również z mydełkami żelowymi i peelingiem, więc ja nie będę bardziej przedłużać, po prostu lecimy już do robienia, a pogadankę zostawimy na koniec. Okej, więc aby zrobić takie żelowe mydełka, potrzebujemy przede wszystkim pół szklanki ciepłej, przygotowanej wody, całej szklanki płynu do kąpieli, żelu do kąpieli, tak naprawdę czego tam chcecie, 3 łyżeczki żelatyny spożywczej, opcjonalnie możemy użyć barwnika, oczywiście spożywczego, i przyda się też jakaś foremka na bazie silikonowej, po to, aby nadać kształt naszym gotowym mydełkom oczywiście. Potrzebna jest jeszcze duża miska lub pojemnik, aby to wszystko nam się zmieściło, i oczywiście jakaś łyżka. Zaczynamy od połączenia rzeczy płynnych, czyli naszego płynu do kąpieli albo żelu, do którego dodajemy naszą ciepłą wodę i całość delikatnie mieszamy, aby jakby zrobić jak najmniej tych bąbelek tej pianki. I do takiego gotowego roztworu dodajemy naszej żelatyny. I teraz już musimy troszkę szybciej mieszać i dokładnie to wszystko wymieszać. I jeżeli mamy pewność, że wszystko jest dokładnie wymieszane i już nie ma grudek, to tą piankę, która powstała, można ściągnąć. Po prostu ściągam ją łyżeczką, odkładam do kubeczka. Chyba, że wam taki efekt się podoba, to oczywiście możecie ją zostawić. I kiedy już mamy to gotowe, bierzemy naszą silikonową, nie wiem jak to dokładnie nazwać, po prostu bierzemy nasze silikonowe bazy pod kostki lodu i je uzupełniamy delikatnie naszym płynem z żelatyną. Bardzo ważne jest to, żeby tej żelatyny nie dać za dużo, żeby te kostki po zastygnięciu w kontakcie z wodą po prostu się rozpuszczały, więc tej żelatyny jest tak naprawdę tutaj tylko trochę. Ona te gotowe kostki nasze, te gotowe mydełka nie będą miały konsystencji galaretki, tylko będą miały konsystencję taką pomiędzy galaretką a kiślem. Więc to jest takie coś pomiędzy tym. Bo bardzo ważne jest to, że oczywiście żelatyna pod wpływem ciepłej wody się będzie rozpuszczać, a jakby no myjemy się w ciepłej lub gorącej wodzie. Więc tutaj ten efekt jakby gotowy i tak zobaczycie. Ale ja już robiłam kilka razy te mydełka i one są naprawdę świetne. I jedno takie mydełko wielkości tutaj tych moich ust starczy mi właśnie na jedną kąpiel. I w ogóle za pierwszym razem to zużyłam chyba z 5 takich mydełek, ponieważ to jest uzależniające, jak one się tak bardzo fajnie biorą i rozpływają. I tak, mi taki kolor odpowiada, ale jeżeli by się okazało, że wy użyliście innego płynu, to możecie użyć właśnie barwnika spożywczego, żeby ten kolor troszkę podbić.
I teraz odstawiamy to do wystygnięcia. Ja sobie pomogę i wsadzę to do lodówki. I tak po około 2-3 godzinach będzie gotowe do wyjęcia. I pokażę Wam, jak to się później sprawdza podczas kąpieli. I kiedy nasze mudełka już tutaj zastygły, musimy je wyjąć z formy i po prostu wyjmujemy je z formy. Tu nie ma żadnej filozofii, czyli po prostu delikatnie obracam i wybijam. Tego właśnie mówiłam, żeby użyć formy silikonowej, ponieważ te mydełka praktycznie same wychodzą. A wyskoczyły mi w ogóle dwa tutaj na dole. Nie wiem, czy widzicie, ten jeden odłoży. W ogóle jakie to jest świetne uczucie, prawie jak zabawa ze slime'em, bo ma taką fajną właśnie konsystencję pomiędzy galaretką, a pomiędzy właśnie kiślem, nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, jak jest poprawnie. No i zobaczmy, jak to działa. Mam przygotowaną miskę z wodą, ciepłą oczywiście, i patrzcie, jak się fajnie pieni. Właśnie o tym mówiłam, że ja po prostu kilka godzin mogę się tutaj bawić i spędzić w kąpieli, ponieważ to taki fajny efekt daje. Aby zrobić musujące kule do kąpieli, potrzebujemy trochę więcej rzeczy, które i tak można znaleźć we własnej kuchni. I zaczynamy od rzeczy suchych. Potrzebujemy całej szklanki sody oczyszczonej, pół szklanki kwasku cytrynowego. Im więcej dodamy właśnie tych dwóch rzeczy, tym bardziej podkręcimy efekt musowania. Do tego około pół szklanki zwykłej kuchennej soli i też pół szklanki mąki ziemniaczanej albo mąki kukurydzianej. Jest to produkt, który pozwoli nam utrzymać sodę i kwasek i w ogóle te wszystkie suche rzeczy jakby razem, dzięki czemu nasze kule nie rozpadną się, zanim jeszcze po prostu nie dostaną tej wody. Więc z rzeczy suchych to tyle, ale potrzebujemy też około 3-4 łyżeczek dowolnego oleju. Ja będę używać oliwy z oliwek. Możecie na przykład użyć oleju kokosowego, tylko pamiętajcie, jeżeli używacie oleju, który ma formę stałą, to musicie go rozpuścić i doprowadzić do temperatury pokojowej. Do tego jeszcze kilka łyżeczek wody. W moim przypadku są to 2 łyżeczki wody tak naprawdę. Opcjonalnie potrzebujemy barwnika spożywczego, jeżeli chcemy nadać jakiś kolor. Aromatu spożywczego, w moim przypadku cytrynowego, jeżeli chcemy dodać jakiś zapach. I możecie też użyć na przykład brokatu, żeby bardziej mieć taki efekt wow przy kąpieli. Tylko przy brokacie musicie pamiętać o tym, że będzie go później ciężko wyczyścić z wanny, jak się do niej przyklei. Aby nasze bomby miały ładny kształt, potrzebujemy bombki plastikowej, takiej składającej się z dwóch części, którą możecie kupić na przykład w internecie albo w sklepach z elementami do rękodzieła, na przykład do dekupażu. Ewentualnie foremek silikonowych, takich do lodu. Jeżeli nie macie żadnej z tych rzeczy, to możecie na przykład uformować Wasze kule ręcznie. Zaczynamy od tego, że do dużej miski wsypujemy wszystko, co mamy w sypkie. Tak, wsypujemy sypkie, wiem co powiedziałam. I teraz musimy to wszystko wymieszać, żeby miało jednostajną konsystencję. Jak widzicie, ja użyłam tutaj mąki kukurydzianej, ponieważ chcę, żeby docelowo część moich kul miała taki lekko beżowy kolor. Jeżeli chcecie, aby były idealnie białe, to użyjcie skrobi ziemniaczanej, czyli mąki ziemniaczanej po prostu. I kiedy wszystkie sypkie rzeczy mamy już wymierzane, zabieramy się za te rzeczy płynne. Czyli naszą wodę łączymy z naszym olejem lub oliwą. I oczywiście, jeżeli chcemy, możemy dodać kilka kropel tutaj właśnie aromatu spożywczego. Ja dodam niecałą łyżeczkę. Pamiętajcie, żeby jakby tej wody, tutaj tych wszystkich płynnych rzeczy nie było za dużo. Ponieważ jeżeli będziemy je zaraz łączyć, to chcemy, aby konsystencja była takiego mokrego piasku. Bo jeżeli dodamy za dużo wody, to tutaj reakcja musowania już się zacznie. I jakby nasze kule nie wytrzymają do kąpieli. Mieszamy to lekko ze sobą. I teraz łączymy ciekłe z
suchym i na początku robimy to bardzo szybko, czyli wlewamy to, co jest mokre, do suchego i od razu mieszamy. Jak widzieliście, trzeba zrobić to szybko, ponieważ część wody już tutaj z naszą sodą i kwaskiem cytrynowym weszła w reakcję. Więc im szybciej to zrobimy, tym późniejszy efekt będzie lepszy tego właśnie musowania. I teraz po prostu bierzemy i ugniatamy to tak długo, aż wszystko będzie ładnie połączone. I teraz ja chcę, żeby tutaj moje bomby, czyli moje kule kąpielowe, były dwukolorowe. Czyli po prostu to, co przed chwilą zrobiliśmy, ja sobie rozłożę na dwie części. Jedna zostanie taka żółto-beżowa, a tą będę barwić. I barwię ją przy użyciu barwnika spożywczego. Dodaję po prostu kilka kropel. Na początku warto wymieszać to wszystko przy użyciu łyżki, żeby za mocno nie zabarwić sobie dłoni. Nie bójcie się, że barwnik spożywczy zabarwi później Was podczas kąpieli, ponieważ tutaj z tej ilości, z tego całego, jakby wyjdzie tych kul około 4, w zależności od tego, jaką macie bazę. Więc jakby ten barwnik złoży się na takiej ilości, zwłaszcza w połączeniu z wanną wody, że on zabarwi wodę, ale na pewno nie zabarwi Was. Okej, i konsystencja, to właśnie tak jak mówiłam, to musi być taki piasek, mokry piasek, że w momencie, kiedy to ściśniemy, to jakiś tam kształt zostaje. I teraz bierzemy naszą foremkę i po prostu wsypujemy tutaj to, co zrobiliśmy. Przy okazji lekko ugniatając, tak żeby tutaj wszystko wokół było wypełnione. Tak jakbyście po prostu robili babkę z piasku. Robimy to na dwóch połówkach. To bardzo ważne, żeby to ugnieść, tak może nie na maksa, nie na siłę, ale jednak trochę, żeby ten kształt się utrzymał. I teraz, kiedy mamy już te dwie połówki, to je łączymy ze sobą i mocno dociskamy, tak żeby się na pewno połączyły. Jakby nie musicie zamykać tej bombki, ponieważ teraz, kiedy ją otworzymy, pozwolicie, że ja sobie rozłożę serwetkę, bo jak widzicie, troszkę się kruszy wszystko. Więc teraz, kiedy ją otworzę, to mam ten kształt. Jeżeli chcecie, to tutaj te boki możecie trochę wyrównać palcem. I pierwsza bomba jest gotowa i w tym momencie robimy oczywiście kolejne. Jak widzicie, taka przygotowana przeze mnie partia serczyła mi na aż 6 dużych serduszek i 10 takich malutkich. I wydaje mi się, że spokojnie z tych malutkich mogłabym jeszcze jedno duże zrobić, więc to jest naprawdę, naprawdę mega wydajne. I w tym momencie zostawiamy to na kilka godzin do wyschnięcia. Najlepiej, żeby dało się tak na przykład na całą noc, ponieważ tutaj ta woda i w moim przypadku również ten aromat właśnie potrzebuje wyschnąć, tak aby to wszystko było już takie super sypkie. Dzięki temu po prostu wyschnięciu efekt musowania będzie zdecydowanie większy. Więc po prostu odkładamy to, a później pokażę Wam, jak to musuje.
Kiedy nasza kula do kąpieli już wyschnie, możemy sprawdzić, czy ona działa, a oczywiście działa. Jednak chcę, żebyście zobaczyli ten efekt. Czyli wracamy do mojej miski z wodą. Która już mi zdążyła trochę zniszczyć tło, ale trudno. I wrzucamy. Wygląda bosko, jeszcze lepiej po prostu pachnie, ponieważ ten mój cały aromat się tutaj uwolnił. Jak widzicie, świetnie też tutaj wszystko barwi. W ogóle jak tylko uda mi się dorwać niebieski i czarny barwnik spożywczy, to zrobię sobie tutaj kule takie, wiecie, galaktyczne. Oczywiście, tak jak mówiłam, możecie dodać brokatu, jeżeli chcecie, ale efekt jest naprawdę świetny i to nie tylko super wygląda, ale też dodatkowo nas pielęgnuje. Ale pachnie, Boże. Cudownie. Okej, więc aby zrobić już naszą ostatnią rzecz do domowego spa, czyli peeling, w moim przypadku peeling cukrowy, potrzebujemy naszej bazy, czyli cukier. Około pół szklanki białego cukru. Spokojnie możecie użyć tutaj cukru trzcinowego i do niego potrzebujemy trochę tutaj takich mokrych rzeczy. W tym przypadku około 2 łyżek dowolnego oleju lub oliwy. 2 łyżek miodu, który doprowadziliśmy do stanu ciekłego, czyli w moim przypadku delikatnie go podgrzałam. I około 2 łyżek tutaj soku z cytryny. Nie będę dodawać żadnych barwników, nie będę dodawać żadnych aromatów. Chcę, aby to tak wyglądało. Więc teraz do mojej miski po prostu wsypuję cukier. I powoli będę najpierw łączyć ze sobą wszystkie mokre rzeczy, czyli olej, miód i sok z cytryny. Warto najpierw je połączyć ze sobą, a dopiero później z cukrem, żeby łatwiej dało się to wszystko wymieszać. I teraz wlewam jedno do drugiego. Ja chcę uzyskać taką bardzo płynną konsystencję. Jeżeli Wam odpowiadają peelingi takie bardziej, no nie aż tak płynne, to po prostu dodajcie albo więcej cukru, albo mniej tych płynnych rzeczy. Możecie też dodać na przykład trochę ulubionego płynu do kąpieli. I co najważniejsze, możecie dowolnie modyfikować tutaj te składniki. Ponieważ tak, cukier jest mi potrzebny właśnie do tego, żeby ten peeling działał, czyli żeby tutaj wszystko ładnie działało jak peeling. Nie będę Was tutaj jakby wyjaśniać Wam, na czym to polega. Miód jest po to, żeby to wszystko odżywić, podobnie jak oliwa. A sok z cytryny jest mi potrzebny po to, żeby delikatnie wybielić moje blizny. Oczywiście mówię delikatnie, ponieważ cytryna ich maksymalnie nie wybieli, ale na pewno mi pomoże i sama w sobie też ma dużo właśnie fajnych właściwości. I tak jak mówiłam, jeżeli chcecie, możecie dodać na przykład tutaj płatków owsianych zmiksowanych, możecie dodać kawy, zmiksowanej już zmielonej kawy. Ja zdecydowałam się na cukier, ponieważ cukier mi się rozpuści w wodzie, dzięki czemu wiem, że nie zapcham mojej wanny. A w przypadku właśnie peelingu kawowego czy owsianego, no po prostu tutaj trzeba będzie, nie można tego tak ładnie spłukać w odpływie, ponieważ no trzeba uważać, żeby nie zapchać wanny. I jak widzicie, to było dosłownie kilka chwil mieszania i peeling jest gotowy. Ja sobie przygotowałam taki ładny słoiczek i część peelingu właśnie do tego słoiczka przełożę. Ponieważ mój peeling, moje kule do kąpieli, które robiliśmy, i właśnie mydełka żelowe będą
prezentem. Sobie to wszystko ładnie zapakuję i podaję je właśnie jako prezent. I peeling gotowy. Tak jak mówiłam, możecie dowolnie modyfikować. Kiedyś bardzo modny był peeling, w którym jednym ze składników były płatki róż, oczywiście zmiksowane. Więc jak najbardziej poczytajcie sobie o różnych właściwościach różnych rzeczy, które macie właśnie w kuchni, bo nie udawajmy, wszystko to, co tutaj zmieszałam, wzięłam po prostu ze swojej kuchni i możecie spokojnie robić domowe kosmetyki. Jak widzieliście, można spokojnie robić w domu własne kosmetyki, czyli właśnie peelingi, kule do kąpieli, czy nawet takie proste mydełka żelowe. I to jest świetna zabawa, zwłaszcza na sam początek, bo jeżeli chcecie mieć coś bardziej zaawansowanego, oczywiście możecie kupować materiały czy startery do domowego robienia mydeł, kremów i tak dalej, ale wydaje mi się, że na samym początku warto wykorzystać to, co właśnie mamy w kuchni, żeby zobaczyć, czy w ogóle nas to kręci. Pamiętajcie, jeżeli zrobicie coś na podstawie tych tutoriali i zrobicie swoje kule, mydełko czy peeling, to koniecznie oznaczcie mnie przy swoich zdjęciach czy filmach, używając małpki, kurkoko albo hashtagu, ponieważ chętnie zobaczę, jakie cuda stworzyliście. Każdy przepis możecie dowolnie modyfikować w zależności od Waszych potrzeb, więc róbcie to śmiało, bo to jest najpiękniejszego w rękodziele i do it yourself, że możecie właśnie do it yourself. Takie żajciki, takie śmieszki. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i oczywiście dać łapkę w górę, jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć takie DIY na lato. Wykliknijcie sobie tutaj, żeby zobaczyć kolejny film i się zainspirować, a ja już pójdę się umyć. Pa!